To jest przemytnik, o którym ci mówiłam. To był przemytnik, o którym mi mówiłaś. Ktoś idzie. Nigdzie nie popłyniesz, suko. Zabij się! Dziękuję. Sama nie dałabym rady. Wyciągnęłaś mnie daleko poza miasto. Jesteś mi winna wyjaśnienia. Mów, kim byli ci ludzie. Przed kim się ukrywałaś? Ja nie wiem. 3 dni jak szczur, powiedziałaś. I nie wiesz przed kim? Wiem. To znaczy, mam swoje podejrzenia. Więc mów. Kto chce cię zabić? Nie wiem. Znów to samo. Nie wiem, naprawdę. Myślałam, że to zemsta za dzieci. Ale przecież on wie, że nie jestem zdrajczynią. Prawda? Oboje dobrze wiemy, że to nie Roż. Tak. Masz rację. To nie on. Co się stało z karawaną? Co z dziećmi? Wpadliśmy w zasadzkę. Karawanę rozbito w pył. Potrzebuję szczegółów. Jechaliśmy wytyczoną trasą z małą obstawą, żeby nie zwracać uwagi. Na wszelki wypadek dzieci wieziono w oddzielnych powozach. W którym byłaś ty? Jechałam z Anais. W pewnym momencie pojawił się posłaniec z rozkazem zmiany trasy. Karawana skręciła na północ. Dla bezpieczeństwa mieliśmy nadłożyć drogi. Wkrótce potem nastąpił atak. Mów dalej. Siepacze zabijali wszystkich. Jeden wyszarpnął mnie z wozu, ale został trafiony strzałą. Wykorzystałam zamieszanie i ukryłam się w zaroślach. Widziałaś, co się stało z dziećmi? Woźnica Busiego został zastrzelony, a konie poniosły wóz w głąb lasu. Gdy skończyła się walka, odnaleźli Anais w powozie. Odwróciłam oczy, by nie patrzeć, ale oni ją zabrali. Wiesz, co się stało z rozkazem do dowódcy? Mam go przy sobie. Po zabraniu Anais, kurwysynom się śpieszyło. Nawet nie pomyśleli o przeszukiwaniu zabitych. Weź go. Dzięki. Poradzisz sobie z łodzią? Muszę. Do miasta nie wrócę. Jeszcze raz dziękuję, Wiedźminie. Nie odpuszczaj. Zrobisz nam wszystkim przysługę.
błogosławiony niech będzie wieczny... Kłaniam! Witaj, Bocie Prześwięce! Będę się modlił za ciebie. Witaj. Geralt Rivia. Wasza miłość, rozumiem, że zaszło nieporozumienie. Wynoś się, zanim wezwę strażę. Jaką wiadomość mam zanieść? Żadną. Baron dał słowo. Mówię po raz ostatni. Precz! Zajmij się tym. Królobójca. Co to za zbir, z którym minąłem się w drzwiach? Nie twoja sprawa. Tacy ludzie lubią robić głupie rzeczy. Nie pytałem cię o zdanie w tej materii. Eskorta Anais i Busiego wpadła w zasadzkę. Dlaczego? Sam chciałbym wiedzieć. Widziałem twój list do Horsta Lubowicza. List, w którym rozkazałeś zmienić trasę. Bzdura! Nic podobnego nie wysyłałem. Na tym liście znajduje się twoja pieczęć i podpis, baronie. Kto go ma? Przyniosłem go ze sobą. Pokaż mi! Cóż, będę potrzebował obietnicy. Jakiej znowu obietnicy? Daj słowo, że list zostanie mi zwrócony. Zaczyna mnie drażnić ten ton, Wiedźminie. Psia krew niech ci będzie. Obiecuję, że oddam ci ten list. Chcę go tylko zobaczyć. To rzeczywiście moja pieczęć. Charakter pisma podrobiony, ale nieumiejętnie. Słowa nic nie kosztują, baronie. Trudno mi więc dać im wiarę. To, w co wierzysz, mało mnie obchodzi. To fałszerstwo. Ktokolwiek za tym stoi, porywa się na temerskiego szlachcica i spotka go za to zasłużona kara. Mój skryba zbada pismo i potwierdzi, co mówię. Zobaczymy, co powie mi ten skryba. Są sposoby, aby zbadać autentyczność takiej korespondencji. Dowiedz się, kto za tym stoi. Dobrze ci zapłacę. Chcę znać prawdę. Prawda zawsze smakuje lepiej, gdy się za nią słono zapłaci. Może i Roż ci ufa, ale dla mnie wciąż jesteś podejrzany. Czego chcesz? Przedstawiciele Rady Regencyjnej przybyli razem z tobą? Tylko baron Kimbold i hrabia Maravel. Pozostałych pięciu jest wciąż w Wyzimie. I wszyscy, poza baronem Orwalem, zastanawiają się, jak podważyć prawa Anais do tronu. A Kimbold i Maravel, jakie zajęli stanowisko? Jak zwykle odmienne od siebie. Według barona pochodzenie Anais uniemożliwia jej zasiadanie na tronie Temerii, ale powszechnie wiadomo, że po prostu wolałby widzieć tam siebie. Natomiast Maravel jeszcze w Wyzimie oświadczył przy reszcie rady, że dzieci Foltesta mają jego pełne poparcie. Jedno jest pewne. Słowa nic nie kosztują. Jeśli Anais się odnajdzie, obaj mogą zmienić zdanie. Widzę, że brakuje przedstawicieli kilku państw. Najważniejsi są. Magowie myśleli o zwołaniu wszystkich, ale szkoda czasu. A Edirn też jest wielkim państwem. Rozdartym konfliktami i rebelią. Nie wiadomo, kto tam rządzi. Dlatego nikt nie traktuje ich poważnie.
To pewnie punkt widzenia Kedwen. Założę się, że Edirnczycy mają inne zdanie. Czarodzieje będą chcieli uzyskać jak najwięcej. Królowie nie lubią, gdy ktoś im dyktuje warunki. Wyjdzie z tego niezła awantura. Nie będzie żadnej awantury. Magowie są zdani na łaskę Królestw Północy. Amfiteatr zabezpieczono tarczą antymagiczną, podobną do tej Stanet. Czasy bezkarności czarodziejów minęły. Pora wskazać im ich miejsce. Królobójca. Pamiętaj, młody alchemik. Pijany jak Bela, nic od niego nie wyciągnę. Może w zapiskach znajdę potwierdzenie autentyczności listy. Jednak, kormoran stary do zasady zrobi czary, w wodzie rozpuść te opary. Ja nie jestem pijany. Jak minie. Jak kormoran. Pamiętaj, alchemiku młody. Lepiej nie ryzykować zniszczenia dokumentu nieznaną substancją. Poszukam receptury aktywatora w notatkach skryby. Woda. Także gasi wapno. Jak to szło? Zapal, ugaś, nasraj, spłucz? Taka płynie stąd nauka. Pragniesz listy czytać miły, musisz z gówna zrobić szczyny. Muszę zrobić mieszankę wywołującą barwnik i wypróbować ją na dokumencie. Jak to... Z tym trzeba ostrożnie. Wszystko jest lepsze z ptasim gównem. Trzeba zaczekać, aż się rozpuści. Rozgrzana miedź. O, wrzyć! Moja mieszanka zniszczyła list. Powinienem był bardziej uważać. Muszę zrobić... Z tym... Wszystko jest lepsze z ptasim gównem. Trzeba za... Trochę palo... O, muszę... Trochę... O, wrzyć. Muszę z... Wszystko jest lepsze z ptasim gównem. Trzeba zaczekać. Trochę wody.
O, wżyć. Muszę zrobić mieszankę. Trochę. Trzeba za... Trochę. Wszystko. O, wżyć. Ja nie jestem pijany. Jak minie. Jak... Grymoran. Sympatyczne odczynniki są jak siki cnej mojeki. Woda. Także gasi wap. Muszę zrobić... Jak to szło? Z tym trzeba... Trochę... Mieszanka zniszczyła list. Powinienem był bardziej uważać. Jak to szło? Muszę... Zapal? Ugaś? Nie. Muszę. Rozgrzana mi. Trochę.
Trzeba zaczekać. O, wżyć. Muszę. Trochę. Wszystko. Trzeba zaczekać. O, wżyć. Muszę. Jak? Trzeba zaczekać. Wszystko. Trochę. To. O, wżyć. Muszę. Trochę. Trzeba za. Wszystko. Trochę. O, wży... Muszę zrobić mieszankę wywołującą barwnik. Nie mam na to... Pamiętaj, alchemiku mło. Muszę zrobić. Trzeba. Wszystko. Trochę. O, wży. Muszę zrobić. Z tym co. Trochę. Przy... Trzeba... O, diabła z tymi eksperymentami. List zniszczony. Już się nie dowiem, czy był fałszywy. Sympatyczne odczynniki są jak sikietne mojeki. Jak to szło? Zapal, ugaś... Muszę... Wszystko... To trzeba za. O, wżyć. Muszę. To trzeba za. Przy. Trochę. O, wżyć. Muszę. Trochę. O, wrz...
Do diabła z tymi Zapal, pugać, nasraj, spłukaj.